To jest okręt wojenny, tak? Zapytaj panią. To jest okręt wojenny, dzień dobry. Tak. Tak, okręt wojenny. To wojna będzie? Jesteśmy na okręcie wojennym. Podnoś nogi wysoko. Dzień dobry bardzo. Ale już dawno. Ale już dawno jest ten. Takie ładne nasze polskie godło. Ale już dawno się live zaczął. Tak, zrobi, dobra. No powiedziałeś, no to rób live, to włączyłam. Trzeba, dzień dobry. Czołem. Czołem. Sobie spacerujemy, pada. Ale sobie spacerujemy, jestem na okręcie. Jesteśmy na okręcie wojennym. Pokażę wam tutaj co nieco. Więc tu można pokazać. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Szczecina oraz wszystkich widzów. Tak więc tak to wygląda. Na dole jakaś impreza się chyba szykuje. Jesteśmy w Szczecinie. Zaraz wam dam tutaj widok na rzekę. Trzymaj go mocno. Jesteśmy na okręcie wojennym, ale nie będzie, w sumie nie będę długo robić live'a, bo pada. Andrzej, nie chciałam ci pokazać w kamerze. Dobra, to koło i lecimy. I lecisz już do rzeki, tak? Tak. Nie boisz się? Nie. Byłeś przeciwko trochę. Odrze? Pokaż ty. Co? Ja, jak w Czernobylu. Wesołe miasteczko. Diabelski młyn, wieża ciśnień. Naprawdę. Ja już dzisiaj, ale ja dlatego miałam coś o wieży ciśnień, bo ja przeczuwałam, że będzie wieża ciśnień. No i idź. Ciągle pada. Koncert będzie? Chyba tak. Już mokra. Ale mam oczy niebieskie dzisiaj. Dzisiaj mam niebieskie oczy, mi się zmieniły. Patrz, jakie mam dzisiaj oczy inne. No. Witajcie ponownie, cali mokrzy, ale jesteśmy z powrotem i jeszcze przez chwilę wam pokażemy. Tak jak mówiłam wcześniej, jesteśmy na okręcie wojennym. Jesteśmy w Szczecinie. I jeszcze wam pokażemy tutaj przez chwilę. Co mam pokazać? Działka, po prawej, po lewej. Tak, się naparza w Azowcu. Tak więc tak to wygląda. Tak wygląda właśnie okręt wojenny. Jesteśmy w Szczecinie, jak widzicie, tutaj wam pokazuję. Brzydka jest pogoda, słaba widoczność. Ale postanowiłam wam to pokazać mimo deszczu. Jesteśmy cali mokrzy. Witaj, Jowitko Szczecin, witam. Pisze Dariusz. Cześć, Dariusz. Co, bo naprawdę pada mi na głowę, ale
Dariusz ze Szczecina nas wita. Witaj, witaj. O, tam są. To musimy iść tędy, żeby ich dogonić. Fajnie? Celowyś? Co za beczki? Czekaj, ten właśnie co za beczki? Shell. Chodź, zabiorę cię gdzieś najwyżej, nas wyrzucą. Zabierz mnie gdzieś najwyżej, nas wyrzucą. Czy zawsze wszędzie muszą nas skądś wyrzucać? Ale tu jest tyle wody, że szok. Gdzie ty? Już nie można zwiedzać? Okej, okay, dzięki. Jesteś szalony. Lotos. Widzisz jakie beczki? No. Olej się liko. A nawet w drodze w wyjątku też nie można. Mokra, cała mokra. Dobra, i to by było na tyle. Pozdrawiamy.